kolejne potwierdzenie tego, że ten marsz idzie po jedności dla bohaterów. Może ja oddam po prostu głos tym wszystkim setkom tysięcy osób tutaj zgromadzonych i wam po prostu ja również. Darek Wrzosek, bardzo ci dziękujemy, Darku. Faktycznie no widać, że tłumy, prawdziwe tłumy patriotów czekają już na start tego marszu i to jest też dobry moment, proszę Państwa. Jak widzimy te obrazki w tym tłumie, lekko przycinające się, to jest ten moment, w którym ja muszę Państwu przypomnieć, że my tę dzisiejszą realizację robimy, proszę Państwa, własnymi środkami. Jesteśmy jedyną telewizją, która nie bierze sygnału od nielegalnej telewizji polskiej. Ta realizacja dzisiejsza jest możliwa dzięki wsparciu, które płynie do nas od Państwa, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Jest to oczywiście ogromne logistyczne wyzwanie, ale jak widać wspólnie możemy, proszę Państwa, bardzo wiele i oczywiście prosimy o więcej. I przypominamy, że z nami w studiu jest już gość kolejny, właściwie kontynuujemy rozmowę z panem redaktorem Markiem Formelą, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Ponownie pana witamy. Witam, dzień dobry. Panie redaktorze, mówiliśmy o prowokacjach, o tej kostce brukowej. Tutaj cały czas będę powtarzał ten apel. Absolutnie nagrywajmy, bo wiemy, że prowokatorzy z różnych służb nie śpią. Zresztą pamiętamy rok 2013 spalona budka pod rosyjską ambasadą. Miała być to koncepcja ówczesnego szefa MSWiA, Bartłomieja Sienkiewicza, tak? No i właśnie mijają lata, 11 lat minęło od tamtej sytuacji. Miejmy nadzieję, że powtórki nie będzie i trzeba być uważnym. Na szczęście technologia, telefony pozwalają na rejestrację takich wydarzeń. Łatwo. No to, o czym Darek powiedział, no, to jest taki, no, cześć i chwała bohaterom, tak? To znaczy, że każdy z nas, jak spojrzy w głąb historii swojej rodziny, to znajdzie taki moment, który jest dla tej rodziny ważny, konstytuuje naszą tożsamość w obrębie małych wspólnot rodzinnych. I jako wspólnoty rodzinne, ktoś miał żołnierza w 40 pułku piechoty we Lwowie, jak moja żona, ktoś miał kogoś, kto przeżył albo nie przeżył KL Stutthof, albo Majdanek, albo Auschwitz-Birkenau. Nie da się zamazać tej karty polskiej historii wywrzaskami partyjnymi, przekładaniem interesu partyjnego tego dnia ponad zobowiązanie wobec tych, którzy byli przed nami.